witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Dzisiaj takim gościem honorowym naszej konferencji prasowej jest pan Adam Ołkowicz, dyrektor turnieju Euro 2012 w Polsce, wiceprezes PZPN do spraw międzynarodowych. Wcześniej odbyło się spotkanie z młodzieżą, z wielkim zainteresowaniem nasza chamska młodzież posłuchała tego, co pan prezes na dzień dzisiejszy ma do przekazania w kwestii organizacji Euro 2012. Z przyjemnością tymi informacjami podzieli się również z Państwem tutaj na konferencji prasowej. Jeżeli zechcecie Państwo mieć jakieś pytania, to oczywiście też do tego będzie stosowna okazja. Oczywiście nic dziwnego, będziemy rozmawiać najwięcej o sporcie, ale my również z tą wizytą wiążemy pewne nadzieje, bo ta wiedza dotycząca organizacji Euro 2012, ale również te możliwości, które posiada Polski Związek Piłki Nożnej, być może będą stwarzały jakieś szanse dla miasta, bo przecież wiecie Państwo o tym, że w perspektywie czasu, że w planach mamy i inwestycje służące rozwojowi bazy sportowej funkcjonującej w naszym mieście. Pamiętacie również, że wtedy, kiedy pojawiła się informacja, że to właśnie Polska jest organizatorem Euro 2012, nasze miasto bardzo szybko przygotowało ofertę i zgłosiło chęć współuczestniczenia w tej organizacji. Oczywiście decyzją niezależną od nas podjęto, jakie miasta tą organizacją się mają zajmować, ale niemniej jednak, będąc miastem położonym przy granicy Unii Europejskiej, przy granicy z Ukrainą, jakieś nadzieje z tą organizacją Euro 2012 wiążemy. Z mojej strony tyle. Przekazuję głos panu prezesowi. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Faktycznie na brak roboty nie narzekam, ale umówiliśmy się, że znajdę trochę czasu i wielką przyjemnością, jak zawsze, przyjechałem do Chełma. Dotychczas mieliśmy jeden ten merytoryczny punkt programu ze Stowarzyszeniem Technicznych na największej chyba auli w szkole, kilkusetosobowa, grupa młodzieży cierpliwie wysłuchała mojej być może przydługiej informacji, ale wydaje mi się, że mają pewne wyobrażenie. Mieliśmy również przyjemność rozmawiać z panią prezydent Fisz w jej gabinecie po pół godziny o takich bieżących problemach. Chcę powiedzieć o paru istotnych rzeczach, ale z przyjemnością odpowiem na wszelkie pytania. No więc tak, dzisiaj w odniesieniu do euro jesteśmy już poza etapem, czy damy radę, czy potrafimy, czy mamy pieniądze, czy umiemy, ponieważ wszelkie decyzje strategiczne zapadły w połowie 2009 roku w odniesieniu do Polski, a w odniesieniu do Ukrainy 4 października 2010 roku chodziło generalnie o potwierdzenie 4 ukraińskich miast, które będą miały przyswojony, dumny tytuł miast gospodarzy. Ja osobiście się cieszę, że jest to układ 4+4, ponieważ gdy w 2003 roku na wiosnę, przebywałem w Kijowie z ramienia PZPN-u, rozpoczęły się pierwsze rozmowy. Polsko-ukraińskie euro to jest inicjatywa ukraińska. Prezydent Federacji Futbolu Ukrainy, Grzegorz Surkis, zwrócił się do mnie mniej więcej takimi słowami: słuchaj Adam, co byś powiedział na to, gdybyśmy próbowali zorganizować euro? Tak poza mikrofonem, żeby powiedzieć, że facet jest poważny, bo jak na Ukraińca rzadkość nie pije alkoholu. Więc jego słowa trzeba brać w miarę poważnie, prawda? Wróciłem do kraju, do Warszawy, prezesem był Michał Wiskiewicz. Mówię: Michał, Grisza, bo to był mój szkumpel, więc w tym języku sportowym jesteśmy na ty, bez względu na funkcje wielkie czy niewielkie. Grisza mówi, że jest taka idea, żeby była Ukraina. To jest science fiction. Niemożliwe. Ja mówię, a co straci? Najwyżej nam nie dadzą. No to weź się za to. No i, żeby nieskromnie mówiąc, się wziąłem 18 kwietnia 2007 roku, po 4 latach przygotowań, naprawdę wielkich przygotowań. Nie ma czasu mówić o prawie prawnej, o formule gwarancji rządowych, o decyzjach, które zapadały na poziomie prezydentów obu krajów ówczesnych, Kuczmy i Kwaśniewskiego, oraz kolejnych premierów. Rząd polski, jak rząd Ukrainy, musiał dać 25 gwarancji na rzecz UEFA. Marek Belka był wtedy premierem, trzeba było to podpisać. A także 5 rodzajów umów, stanowi to oprzyrządowanie, jak to może nie najładniej nazywam, prawne. A 18 kwietnia 2007 roku posiedzenie Komitetu Wykonawczego w Cardiff
10 państw chciało organizować te mistrzostwa, zgrupowane w 8 kandydatów. Druga faza po 8 listopada 2005 roku, po posiedzeniu Lavaletta na Malcie, wyłoniono finałową trójkę. Włosi, Belgia z Chorwacją, Polska z Ukrainą, a 18 wracam do tego wątku, 18 kwietnia w Karniu było posiedzenie komitetu wyborczego, no i tajne głosowanie dotyczące wyborów. Przed dzień były tak zwane prezentacje, jeśli każda kandydatura miała pół godziny na przekonanie członków komitetu wyborczego, bo wtedy było to 12 dżentelmenów, że jesteśmy godni. Potem było 18 rano po prezentacjach, jeszcze dodam, że byli ówcześni prezydenci naszych krajów, świętej pamięci Lech Kaczyński i Wiktor Juszczenko. Reprezentacje polityczne innych kandydatów były znacznie niższe, bez prezydentów, bez premierów. Ministrowie to nie stanowią, przepraszam, dla poziomu UEFA jakiejś szczególnej gratki, przy czym nie chcę tu broń Boże nikogo dyskredytować, nie jest to moim celem. Ale no, to musi być sprawa ogólnopaństwowa, to musi być sprawa pojęć więcej, ogólnonarodowa, bo tego typu działań myśmy w tym kraju nie robili. W jakimkolwiek wymiarze. Jest to trzecia co do wielkości impreza sportowa na świecie. Można dyskutować, czy ważniejsze z numerem jeden są letnie igrzyska olimpijskie, czy mistrzostwa świata w piłce nożnej. Więc nikt nie podważa tego, że mistrzostwa Europy są trzecią co do wielkości imprezą sportową na świecie.